Szanowni Państwo, trochę karkołomne mam zadanie, żeby powiedzieć o tym niesamowitym temacie, fascynującym. Przymierzałem się parę razy, jak go ułożyć i powiedziałem, nie, muszę zaimprowizować, nie da się tego zamknąć. To się wiąże z moją pasją ostatnich lat życia, od czasu, kiedy przypadkowo trafiłem do Lwowa i uległem fascynacji tym miastem i trwa to już 30 lat. Zaczęło się od Lwowa, kiedy nagle odkryłem to miasto, ja, człowiek spoza kresów, urodzony na Dolnym Śląsku, zobaczyłem, co to jest to miasto i ta pierwsza książka, która wtedy stała się bestsellerem, zmieniła moje życie, bo książka o cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie wyszła w nakładzie 7 egzemplarzy i była wydarzeniem roku 89 po usunięciu cenzury w Polsce. Ale od pewnego czasu pracuję nad serią książek i tu jest masę o lekarzach pod tytułem Kresowa Atlantyda. Postanowiłem napisać historię 200 polskich miast, które w wyniku wojny zostały po wschodniej stronie granicy. Tych wielkich jak Lwów, Wilno, Krzemieniec czy Kamieniec i tych maleńkich. I nad tym tematem pracuję od 4 lat, publikując co pół roku jeden z tomów. Przed miesiącem byłem w Stanisławowie, dzisiaj Iwano-Frankiwsku, na spotkaniu autorskim dla Ukraińców. I w pewnym momencie jeden z słuchaczy z prawego sektora, z banderowskiej partii, zapytał mnie, panie Nicieja, dlaczego pan pisze o naszych miastach? O Lwowie, Stanisławowie, Tarnopolu, Brzeżanach, Zbarażu, Kamieńcu Podolskim. Dlaczego pan o tych? Nie może pan pisać o swoim Opolu, gdzie pan mieszka i pracuje? O Świnicy, gdzie się pan urodził? O Dzierżoniowie, Kłodzku, Zielonej Górze? Dostał potężne brawa. Patrzyłem na niego i powiedziałem, proszę pana, ja nie piszę o waszych miastach. Ja jestem historykiem Polski i piszę o polskiej kulturze. A muszę panu uświadomić, że Polska się tym wyróżnia z wielkich krajów europejskich, że miała pulsujące granice, że jej się granice ciągle zmieniały. Francja jako duże państwo europejskie leży w tym samym miejscu od początku. Czasem straciła Lotaryngię, Alzację, odzyskała ją. Hiszpania leży w tym samym miejscu między Pirenejami a Portugalią. Włochy mają ten sam kształt buta od początku. Nikt ich nie zmieniał, nie dokrajał, nie przesuwał. Rzym był zawsze włoski. Nie mówiąc już o Holandii, Szwecji czy Norwegii. A Polska na przestrzeni 1000 lat miała różne granice. Inny miała kształt w czasach Piastów, inny kształt miała w czasach Jagiellonów, w czasach Wazów. Był czas, że była wielkim krajem europejskim, w czasach Jagiellonów sięgała od morza do morza. Miała 1 200 000 kilometrów kwadratowych, czyli 4 razy większa niż dzisiejsza Polska. Był czas, że jej w ogóle na mapie Europy nie było, bo Warszawa była rosyjska, Kraków austriacki, a Poznań niemiecki. Był czas, że się odrodziła i miała granicę gdzieś na Dniestrze i Zbruczu, a wtedy rzeka Odra płynęła przez Niemcy. A dzisiaj rzeka Odra płynie przez środek Polski prawie, a rzeka Dniestr przez środek Ukrainy. Jeżeli pan ode mnie wymaga, żebym pisał historię Polski w granicach dzisiejszego państwa polskiego, to pan mnie namawia, żebym sobie wyciął 3/4 mózgu. Bo gdzie się urodził Moniuszko, Kościuszko, Słowacki, Mickiewicz, Miłosz, Herbert, Kilar, Lem? Mogę do rana wymieniać nazwiska wielkich Polaków, którzy się urodzili poza granicami dzisiejszego państwa polskiego. I ja nie piszę historii Kresów. Nawet się buntuję, jak ktoś mi mówi, że jesteś historykiem Kresów. Jestem historykiem Polski, bo to jest kawał historii Polski. Mieliśmy zmieniające się granice i mamy obowiązek w swojej świadomości historycznej wiedzieć, cośmy zostawili tam. Kto tam był, kto tam budował. I to, co robię ostatnio, to właśnie dokumentowanie tego, co zostało za wschodnią granicą. Bo w wyniku ostatniej wojny światowej Polska została przesunięta na mapie Europy jak klocek. 250 kilometrów. Rzeka Dniestr czy Zbrucz, która była granicą wschodnią Polski. Ta granica została przesunięta na linię Bugu i Sanu. Dawna granica zachodnia, taka poszczępiona, jak pamiętamy, z przedwojennej Polski, gdzieś nad Nawarcie, na Wiśle pod Tczewem, została na linii Odry i Nysy Kłodzkiej. I w wyniku tej operacji z dnia na dzień stare polskie miasta, osadzone mocno w polskiej kulturze, w tradycji, żeby nie tylko
Lwów, Grodno czy Wilno, te miasta z dnia na dzień. Lwów się stał ukraiński, Grodno białoruskie, a Wilno litewskie. Więcej, stare miasta niemieckie, które Niemcy tworzyli, jak choćby Königsberg, miasto krzyżaków, kawalerów mieczowych, wielkie miasto Kanta, z dnia na dzień stało się miastem czysto rosyjskim i nazywa się Kaliningrad. Ma nawet architekturę inną, bo nie ma tych świątyń, nie ma tych kamienic, to wszystko zostało wysadzone w powietrze, postawiono tam coś innego. Miasta, które przez pokolenia były w kulturze niemieckiej zanurzone, jak Opeln, Breslau, Stettin czy Grinberg, z dnia na dzień stały się miastami polskimi. XX wiek, wiek przeklęty, szczególnie jego pierwsza połowa, to jest wiek przeklęty. Bo dlaczego tak się mówi? Ludzie zawsze z sobą walczyli. Jesteśmy takim gatunkiem, że ciągle jakieś wojny toczymy. Ktoś komuś coś zabiera. I od czasów babilońskich wiemy, że były wojny. Dzisiaj są wojny, gdzieś tam giną ludzie w Donbasie czy w Syrii. Ale to, co się stało w pierwszej połowie XX wieku, to było horrendum. Dwie potworne wojny. Pierwsza światowa, która kosztowała 24 milionów ludzi. Uważano, że będzie największa, mówiono wielka wojna. Nikt nie przypuszczał, że za 20 lat wybuchnie druga wojna, która pochłonie 54 miliony, że się stworzy fabryki śmierci, zabijania i tak dalej. Nie chcę to rozwodzić. Ale obok tego, proszę Państwa, zjawisko niezbywałe, że wtedy, w tym czasie, 20 milionów ludzi zmieni miejsce zamieszkania. Po prostu ludzi wyrzuci się z ich domów, wprowadzi się do innych domów. To się stało w połowie XX wieku. I tego zjawiska, tej wielkiej, masowej wędrówki ludów nie opisano w Polsce. Nie pojawił się wielki epik narodowy na miarę Marii Dąbrowskiej, który by napisał to, jak ona w Nocach i Dniach pokazała historię Polski po powstaniu styczniowym do wojny pierwszej światowej. Na przykład rodziny Niechciców. Czy jak Orzeszkowa w Nadniemnym pokazuje to zjawisko na Wileńszczyźnie, też na przykład z rodziny Bohatyrowiczów. Czy jak Iwaszkiewicz w książce Sława i Chwała pokazuje od Kijowa do wyzwolonej Polski czasów Piłsudskiego. Nie pojawiła się taka książka, która popisała to, co się stało. Film polski też nie podniósł tego tematu. Powstawały wielkie polskie filmy Noce i Dnie, genialny film Antczaka pokazujący życie w Polsce, czy wcześniejsze, Potop i tak dalej, Ziemia Obiecana, wielkie filmy. Nie zrobiono filmu o tych przesiedleniach, o tym, jak ludzie wagonami jechali, poza jednym filmem. To się wydawał wtedy błahą komedyjką. Sami swoi. I tutaj Mularczyk, wspaniały scenarzysta, i Chęciński zrobili film kultowy. On pokazał zjawisko rodziny kresowej, wiejskiej, chłopskiej, Kargulów i Pawlaków, którzy nagle im mówią, tu nie ma tego domu. To, że tutaj jest twój cmentarz rodzinny, że tu jest twój kościół, tu nie ma twego domu. Tu jest wagon, jak się czujesz Polakiem, to tu nie ma Polski. Masz wsiąść do tego wagonu i jedziesz na zachód. Film dowcipny, ale już dramatyczny. I teraz historia. To, co robię. Ten Kargul i Pawlak, wygnani ze swego domu, jedzie na zachód i ma do wyboru na tym zachodzie 1000 wsi poniemieckich. Przynajmniej 1000. To bogate ziemie dolnośląskie, pomorskie i tak dalej. Ale wybiera tą samą wieś. W tej wsi ma 50, ale czasem 100 gospodarstw. To są duże wsie, materialnie bogate. Więc mógłby dla higieny takiej życia jeden z nich wybrać sobie gospodarstwo na początku wsi, a drugi na końcu wsi, żeby się widzieć raz na tydzień na mszy może w kościele. Nie, wybierają obok siebie. Dalej ich płot dzieli. Skąd to się bierze? Że człowiek w stresie, w niepewności, w lęku chce nawet zdać zachowanie swego wroga. Ja go znam. Ja wiem, co on może mi zrobić, jak się daleko posunie. Wolę być przy nim, nawet wroga chcę mieć przy sobie. I to zjawisko nazwałem w książkach, które piszę, z synchronem Kargula i Pawlaka. Historia przesiedleń. Ludzie się trzymali w tej wędrówce ludów w sposób
zwarty. I teraz jak patrzyłem, co się stało z ludźmi, których przesiedlano w takiej ilości, tu na Śląsk szczególnie. Na przykład wielkie miasto w kulturze polskiej Lwów, który dał wielki uniwersytet, który dał, dał polskiej nauce wielkie zjawiska. Często mówię, jak rozmawiam z kolegami z Warszawy czy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy są w rankingach najlepszymi polskimi uniwersytetami, ale są w rankingu światowym na 500. miejscu. To mówię, przedwojenny Uniwersytet Jana Kazimierza był w pierwszej 50, bo miał światową naukę, miał światową matematykę, miał Banacha, Steinhausa, Ulama, miał wielką medycynę, miał wielkiego chirurga Rydygiera. To jeden z pierwszych przechodził operację na otwartym żołądku i jest wielka dyskusja w światowej historii medycyny, czy to był Billrod z Uniwersytetu Wiedeńskiego, czy to był Rydygier. Oczywiście, że był Rydygier, tylko język polski jest mniej przebojowy i odnotowano. Longchamp de Berrie, wielkie nazwiska, wielka filozofia lwowska. Przywołam tylko postać Twardowskiego i cała grupa Ajdukiewicz, Tatarkiewicz. Wielcy historycy, Szajnocha, Askenazy, wielcy poloniści, Kleiner, wielki uniwersytet. I to wielkie środowisko, nie mówię już o kulturze, o bibliotekach. Powojenny Lwów stał się trójmiastem w PRL-u, bo większość osiadła w trzech miastach. Wrocław, Gliwice, Bytom. Oczywiście lwowiacy są wszędzie. Się mogą obrazić tu w Katowicach, bo tutaj też są w Katowicach, w moim Opolu, w Żaganiu, wszędzie są lwowiacy, ale w masie podstawowej są w tych trzech miastach. Inteligencki Lwów osiadł we Wrocławiu i Gliwicach. Tam poszedł Uniwersytet, Politechnika, Ossolineum, Panorama Racławicka i inne zjawiska. Uniwersytet Wrocławski stał się od razu silnym uniwersytetem, bo tam poszła kadra. Politechnika Śląska w Gliwicach stała się od razu jedną z pierwszych uczelni technicznych w Polsce, bo tam poszedł Zagajewski, Ochenduszko i inni stworzyli od razu silne środowisko śląskiej inteligencji technicznej. Robotniczy Lwów, kolejarze, tramwaj, głównie Bytom. Jest tu pani Artowska z Katowic, głównie Bytom. Dlaczego? No, ja dałem pracę magisterską. Dziewczyna bardzo skrupulatna mówi, niech pani policzy na księgach metrykalnych, na księgach meldunkowych Bytomia lat 45-47 i Purze, Urzędu Reprezentacyjnego, kto z Lwowa przyjechał do Bytomia. I dziewczyna policzyła. 18 200 ludzi z Lwowa przyjechało do Bytomia. I teraz inne przeszczepy. Muszę krótko, bo ja Karkołom na zdanie. Panie prezesie, ja się zmieszczę w pół godzinie. W każdym razie, co się dzieje? Moje Opole, w którym żyję i pracuję, to jest przeszczep Stanisławowa. Dlaczego Stanisławowa? Bo pierwszy transport, który wyjechał ze Stanisławowa, kiedy powiedziano ludziom, tutaj nie ma Polski. Chcesz mieszkać w Stanisławowie, to musisz podpisać obywatelstwo sowieckie. Jak nie, to proszę, tam jest wagon na stacji, proszę wziąć bagaże i na zachód, za San. Jedziesz na zachód i ten pierwszy transport, 23 wagony, dojeżdża do Opeln, do Ostbahnhof Opeln. Napis jeszcze jest po niemiecku. Zatrzymali się i ktoś mówi, szanowni państwo, tu jest sprawa niebezpieczna. Most na Odrze, który idzie na Oławę, na Wrocław, jest niepewny. Miasto było bombardowane, palone. Transporty przechodzą, ale któryś się wreszcie zwali do rzeki, bo tak niefrasobliwie sobie przejeżdżają. Może być wasz. I kobiety jako bardziej pragmatyczne mówią do swoich mężów, słuchajcie, sprawdźcie to, czy to rzeczywiście jest tak. No i wysłali tam czterech dość wesołych, niefrasobliwych się okazało, bo wzięli sobie karnister samogonu, wtedy płynu ważnego. I kto zna te okolice Opole, że tam są krzaki zarośla. Oni tam weszli w te krzaki i tak sprawdzali, później dojrzewali, długo nie wracali spod tego mostu. A kobiety czekają, wyszły z pociągu, a koło Ostbahnhofu w Opolu jest taki domki jednorodzinne. Wchodzą, a to opuszczone, bo Niemcy uciekli przed Ruskimi. Wchodzą do domu, w kuchni, talerze na stole, w kredensie zastawa, wchodzą do sypialni, łóżko zasłane, bo niemiecki porządek, w szafie całe zostało wszystko. Zostajemy tutaj. Tym bardziej, że było przekonanie wtedy, jedna bomba atomowa i wracamy znów do Lwowa. Tak się myślało. No, niedługo Amerykanie zaczną wojnę z Sowietami, przegonią Stalina. To nas chwilowo tak przerzucają. To będzie nam bliżej spod tego Opola wracać niż spod jakiejś Kłodzka.
Stąd tak dużo ludzi osiadło gdzieś tam w Sanoku, w Rzeszowie, bo oni wrócą. I ta historia tych przeszczepów, ja ją śledzę w poszczególnych tomach Atlantydy, którą tutaj jedną z książek wziąłem. Pokażę, powiem tylko krótko. Na przykład miasto Borysław, zagłębie naftowe Polski przedwojenne. Byliśmy samowystarczalni, nie byłoby problemu, gdybyśmy, chociaż jest już tam wypompowane. Osiadło w masie swojej, 8 tysięcy ludzi z Borysławia osiadło w Wałbrzychu. I dawni nafciarze stali się górnikami, wiertacze sztygarami. Miasto Chodorów osiadło w Wałbrzychu. A dlaczego w Wałbrzychu? Bo w Chodorowie była najsłynniejsza wtedy polska cukrownia. Cukier, produkowano cukier kryształkowy. Podobno genialny smak miał ten cukier, bo to są pszenno-buraczane ziemie własności kiedyś Landskorońskich i Lubomirskich. Oni tam zrobili fantastyczną cukrownię i ten cukier kryształkowy z Chodorowa zrobił karierę europejską. Słodzono kawę w słynnym hotelu Ritz w Paryżu, pierwsza liga hotelarstwa europejskiego. Cukrem z Chodorowa też słodzono w Sacherze Wiedeńskim, a nawet w słynnej restauracji Caravaggio, to jest bohema artystyczna londyńska na Chelsea, słodzono kawę cukrem z Chodorowa. Chodorów jest jedynym na świecie dzisiaj miastem, który ma pomnik buraka cukrowego. Burak cukrowy, potężny burak cukrowy i dwa putta się do niego garną, obejmują i szepczą mu w ekstazie jakieś czułe słowa, bo burak dał temu miasteczku bogactwo. Bo przy tej cukrowni zbudowano osiedle dla inżynierów, dla robotników, korty tenisowe, stadion sportowy, gmach Sokoła. To dawało bogactwo. Dlaczego oni osiedli później w Raciborzu? Bo tam była cukrownia. A ci, którzy się nie zmieścili, pojechali trochę dalej i w Przednie pod Świdnicą. Pokazuję w tych książkach historię przeszczepów, przesiedleń. Środowisko lekarskie, proszę Państwa, do czego muszę zmierzać. W drugim tomie Atlantydy piszę o głównie środowisku lekarskim i w trzecim tomie. Pokazuje historię uzdrowisk kresowych, które są przeszczepione. Przed wojną Polska miała kilka uzdrowisk. W ogóle uzdrowiska są wielkim wynalazkiem XIX wieku. Wtedy ludzie odkrywają jedną prawdę, że długość życia zależy też od ciebie. Jeżeli mądrze żyjesz, to żyjesz dłużej. Ludzie mądrzy żyją dłużej, jeżeli znasz swój organizm. Wiesz, jak z nim postępować, co masz jeść, co masz pić, w jakiej ilości masz pić i kiedy masz pić, to sobie wydłużysz życie. I wtedy, proszę Państwa, jak grzyby po deszczu, powstają w Europie słynne uzdrowiska, kurorty, od niemieckiego słowa kurort, kuracyjna miejscowość. Te Karlsbady, Mariensbady, Vichy we Francji, Saint-Tropez, Baden-Baden. No, można tu wymieniać. W Polsce powstają wtedy najsłynniejsze trzy uzdrowiska na ziemiach polskich. To jest Krynica, to jest Ciechocinek i to jest Truskawiec na ziemi lwowskiej. Ale oprócz tego Truskawca, proszę Państwa, jest na kresach i Morszyn, i Kosów, i inny. I te uzdrowiska, one weszły do legendy narodowej. Jeżeli chodzi o Truskawiec, to tam jest kwestia Pelczara. Jego ojciec, lekarz Zenon Pelczar, Kazimierz Pelczar jest ojcem polskiej onkologii. Jest twórcą pierwszego polskiego szpitala dla chorych na raka w Wilnie. Jak przyjeżdżał do Truskawca, do swoich rodziców, to tłumy stały pod jego gabinetem, bo on miał mentalność Judyma, człowieka, który umiał szybko zdiagnozować, umiał rozmawiać, umiał wyprowadzić kogoś ze stresu. Fantastyczny lekarz, on wszedł do legendy narodowej. Fatalnie zginął, zabito go, bo wzięto 100 zakładników, kiedy AK zrobiła akcję na jednego z Volksdeutschów w Wilnie i wtedy Niemcy w rewanżu aresztowali 100 przedstawicieli inteligencji, wśród nich Pelczar. I powiedzieli, że coś się stanie, to zaś ich rozstrzelamy. Nawet jak to doszło do Hitlera, że tam Pelczar jest zamknięty, to wydano informację wypuścić Pelczara, ale komunikat był za późny i Pelczar został rozstrzelany. Niezwykła historia. To jest jedna z historii tu z Truskawca, gdzie ja podaję tego Pelczara. Ale drugie uzdrowisko słynne to jest Kosów. Kosów, gdzie z kolei niesamowity fenomen lekarza się pojawił, Apolinar Tarnawski. Który stworzył tam zakład leczenia z otyłości.
ten problem dzisiaj odbywa. Stąd ten trzeci tom jest tak popularny, bo ja tam pokazuję diagnozę. On leczył głodem. Był trochę szaleńcem, to był zwariowany facet, bo on wodolecznictwo i ten, on doprowadzał, tam jest tyle tych anegdot, bo był niebezpieczny w tych zachowaniach. On nie dopuszczał, bo był zwolen, nie wolno jeść mięsa. On był straszną wojnę prowadził z mięsem. On przypadkowo, bo on jak na to trafił. On po prostu w młodości zachorował dość poważnie. I właściwie był na granicy życia i wtedy pojechał do Wörishofen, gdzie był Sebastian Kneipp, wodolecznictwo uprawiał. I ten Sebastian Kneipp tam w Wörishofen go wyciągnął z tego i on później wrócił do Polski i w Kosowie po prostu stworzył ten zakład leczniczy, gdzie leczył głównie głodem, dietami ostrymi, jarskimi. No i wszedł do legendy, bo bardzo drogie tam były jego te kuracje, a tam ściągała bohema artystyczna. Czołówka aktorów, czołówka polityków, to opisuje to dokładnie. W każdym razie historia tego później, gdzie się ten Kosów znajdzie, zaraz to powiem. Powiem tylko o Tarnawskim, że taka historia. Jedzie z córką pociągiem ze Stanisławowa do Stryja. Patrzy na przykład, niego siedzi facet i je bułkę z salami, tak smacznie. On tak patrzy na niego, patrzy, nie wytrzymał. Zerwał się, złapał tą bułkę, wyrwał mu, otworzył okno, wyrzucił przez okno i mówi do córki Celiny, Cela, daj mu bułkę z serem. A do niego, czego pan się zabija? Kim pan jest? Czy pan się widział w lustrze? Pod gardle obwisłe, brzuch poza, z paska wychodzi. Co pan z siebie robi? Kim pan jest w ogóle? Mówi. A ten przestraszony gomość, steryzowany, mówi, jestem profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. To niech pan do mnie do Kosowa przyjedzie. Ja pana wyleczę, będzie pan szczuplutki, będzie pan mistrzem tańca towarzyskiego. I rzeczywiście... przyjechał i go wyciągnął z tego. Ta kwestia, on tam, niezwykłe są jego praktyki. Uważał, że trzeba chodzić w przewiewnym stroju, że trzeba spać przy otwartym oknie. Jest taki zapis Sejmu tutaj dla pani poseł, że w pewnym momencie ktoś mówi, słuchaj, co jakieś przeciągi tutaj w tym Sejmie, co tu szaleje wiatr, co się zdaje? A mówi, to nie, to ten wariat z Kosowa, doktor Tarnawski, kazał wszystkie okna pootwierać. Historia Tarnawskiego, historia Zaleszczyk, innego centrum na Kresach. Zaleszczyki fenomen, na czym polegały? Że Dniestr płynący do Morza Czarnego natrafił pod Zaleszczykami na skałę. Woda wszystko przebija, ale tu nie mógł i drążyła i spowodowała zakręt. Po prostu wielkie koło, jak mówili lwowiacy, rondel. Po prostu nie poszedł, tylko zrobił ogromny zakręt i poleciał w drugą stronę. I w tym właśnie wielkim rondlu osadzono uzdrowisko, jeden z najciekawszych kurortów polskich, Zaleszczyki. Pisze o tym w trzecim tomie. Mikroklimat stworzył się, bo wysokie brzegi od strony rumuńskiej na 300 metrów, leniwie płynący Dniestr, a z góry słońce. Nie pali, tylko grzeje. Niesamowicie ciepła woda i to wytworzyło mikroklimat, że tam 2 tygodnie wcześniej zaczynało się lato i 2 tygodnie później przychodziła jesień. Nawet napisała Jasnorzeska piękny wiersz, że lato odchodziło stamtąd jak leniwy kot, przeciągając się, a wracało pikującym lotem jaskółki. I tam centrum polskiego winiarstwa, dzisiaj te Zaleszczyki są przeszczepem gdzie? W Zielonej Górze, bo ci winiarze zostali przewiezieni do Zielonej Góry i Zarugiewicz, to taki odpowiednik tego tarnawskiego doktora, tam to przewiózł. I to historia tego winiarstwa. Dzisiaj, jak powiedzicie, Zaleszczyk to jest zaniedbany, zniszczony kurort. Nie było gospodarza, zniszczyli te Zaleszczyki. Tam było 150 hektarów fantastycznych winnic. Nie ma dzisiaj żadnego. Dlaczego? Bo w czasach Związku Radzieckiego Chruszczow przyjechał tam, powiedział, tu się szerzy alkoholizm, wszyscy piją, wyciąć winnice. Wycięli wszystkie winnice do nogi, piją co innego, jeszcze więcej, ale winnic nie ma. Historia działania. Proszę Państwa, i teraz przeszczepy tych wszystkich spraw. Gdzie idzie ten Kosów? Gdzie idzie te Zaleszczyki i te Truskawiec? Kotlina Kłodzka. To właśnie ci z Jaremcza, Worochty, innych uzdrowisk osiadają w Polanicy, Dusznikach, Kudowie, przenoszą się. Doktor Matuszkiewicz, jeden z wybitnych tam lekarzy z Worochty i z Dorema, on uruchamia Polanicę. On jest jednym z pierwszych, który robi Polanicę. I teraz przeszczepy rodzin lekarskich. Ja w książce egzemplifikuję to na wielu przykładach. Nie mam czasu, żeby o wszystkim opowiadać, ale taki przykład wam dam na przykład.
Siedzę na spotkaniu rektorskim we Wrocławiu koło profesora Marka Ziętka, rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Się przyjaźnimy, siedzę przy nim i mówię: słuchaj, ty jesteś Ślązak, prawda? Masz śląskie nazwisko Ziętek. A on mówi: nie, ja nie jestem, to jest śląskie, ale ja jestem Kresowy. Ja mówię: jak Kresowy? Ze Skolego. No to ja zdębiałem, bo pisałem Skole. A ja mówię: a kim był tam ojciec czy dziadek? Mówi: dziadek był zarządcą w majątkach baronów Gredlów. A Gredlowie to były wielkie tartaki. Mieli 38 tysięcy hektarów lasów od Ustrzyk Dolnych gdzieś tam aż pod granicę węgierską. Kto dzisiaj w Polsce pamięta, że cięte parkiety z dębowych drzew z kolem u Gredlów są dzisiaj w Buckingham Palace. Po prostu poszły do tego Pałacu Królewskiego i królowa chodzi po tych ciętych przez dziadka profesora Ziętka. Historia, nagle to wyciągam. Ja mówię: a masz zdjęcie dziadka? Tak, mam zdjęcie dziadka. I w książce puszczam z jednej strony dziadek Marka Ziętka i on. Oboje mają po 60 lat na tych zdjęciach i naprawdę się sklonowali. Widać, że są absolutnie z tej samej linii. Historia, jest profesor Knapik. Zbigniew Knapik, który był rektorem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Oczywiście, że jest Sambora, o którym pisze. W ogóle historie zadziwiające. Przed tym z panem profesorem mówiłem jako laryngolog. Historia słynnego Hilarego Koprowskiego. Jeden z największych polskich lekarzy, słuchajcie, niedoceniony. On wynalazł szczepionkę przeciwko Heinemedina. To jest zadziwiająca historia. Był bliski Nobla, kogo później oskarżono, że przez to spowodował AIDS i tak dalej. Straszną wojnę toczyło to, ale miał Nobla w kieszeni. Wielki Polak. Wielki Polak, który dał 9 milionów szczepionek do ustnych, kiedy Heinemedina szalała w Polsce. Ja pamiętam, jako uczeń szkoły w Strzegomiu, wypijałem to, bo było ile zachorowań wtedy. On to dał bezpłatnie. Załatwiał z firmami. To jest niezwykłe. Ale jego wuj, wielki laryngolog, jego historia, którą teraz natrafiłem i opisuje, jest rewolucja zastała go w Rosji, nie wyjechał stamtąd, był z Berdyczowa. I co się dzieje? I któregoś dnia w czasie czystek stalinowskich, wielkie czystki stalinowskie, 37 rok, nagle wpada NKWD w nocy do jego mieszkania, gdzie spał. Zabierają go w nocy. Panika, no i pod mur go wiozą. Wiozą go przez całą Moskwę, później zawiązują mu oczy, prowadzą jakimiś korytarzami, wchodzą i mówią: panie doktorze, to jest pana pacjent. On się patrzy, a to Ławrienti Beria, szef NKWD. Gardło, niech pan mnie wyleczy. Ten w panice, rozszczęsiony, no ale postawił diagnozę, dał co trzeba. Minęło 2 tygodnie, NKWD przyjeżdża, zabiera go, on cały w strachu. Wiozą go, Beria zdrowy jak rydz, mówi: uratowałeś mnie z cierpienia, żądaj co chcesz, może ja jestem hojny, co potrzebujesz, dostaniesz ode mnie. Dał mu 4-pokojowe mieszkanie w centrum Moskwy za to, że mu wyciągnął go z tej anginy. Mam taki rozdziałik: angina szefa NKWD, ale przy okazji jest to dla mnie pretekst, że ja pokazuję historię Koprowskiego, niezwykłej polskiej rodziny lekarskiej, światowej sławy. Długoletni dyrektor Wistaru, legendarnej. Jego współpracowników, Stanisława Wiktora, kto dzisiaj go pamięta? Ten z kolei szczepionkę przeciwko wścieklicy rozwinął, bo była ta bardzo, bardzo bolesna. On ją spowodował, że tych ukłuć nie było. Proszę Państwa, w moich książkach to, co piszę, pokazuje ludzi, ja uprawiam historię według szkoły Annale francuskiej. Zakładam, że historię tworzą nie tylko królowie, książęta, generałowie, arcybiskupi. Historię tworzymy wszyscy. Jeden z nas tworzy historię swojej rodziny, drugi swego miasteczka, wsi, przedmieścia, firmy, instytucji, uczelni. I to trzeba wychwycić, to trzeba znaleźć i trzeba opisać. I w ten sposób buduję te książki, gdzie te 200 miast w ten sposób opiszę. Pochodzisz stamtąd, na zakończenie, bo już muszę kończyć, tylko jeszcze jedna taka historia, jak to buduję. Na przykład pisałem o Worochcie. Worochta jedno z
to był drugie Zakopane przedwojennej Polski. Tam była pierwsza skocznia narciarska, która wyprzedzała o 5 lat Wielką Krotkę w Zakopanem. Tam były zawody w skokach narciarskich, gdzie kobiety z mężczyznami skakały razem. I kobieta Ewa Michalewicz była mistrzynią Polski, wygrała z mężczyznami. Rekord wtedy był 32 metry. Takie były czasy, się skakało. Więc ja piszę o tym, pierw przepuszczałem ten odcinek przez gazetę i nagle mam telefon od Muchowa. Panie profesorze, pan pisze o Worochcie, ja mam świetne materiały domowe, przywiezione z Worochty, bo jestem z Worochty. Czy mogę do pana przyjechać? Mam 85 lat i mam te dokumenty, mogę pan to przywieźć. Ja mówię, oczywiście niech pan przyjeżdża. A czy mogę wziąć ze sobą swego starszego brata? 87. On lepiej pamięta i jest bardziej ode mnie mowny. Lepiej mówi ode mnie. Ja mówię, proszę bardzo. Czym jedziecie? Małym Fiatem. Kto prowadzi? Ja, bo młodszy. Słuchajcie, niesamowita historia. Jadą małym Fiatem z Otmuchowa do Opola 50 kilometrów. Wpadli do mnie jak burza. Repatriancka walizka w ręku, taka poobijana, tekturowa. Ja mówię, co macie? Tu same dokumenty, panie profesorze. Zdjęcia, fotografie. Ja mówię, otwierajcie to. Otworzyli, tu wysypało się to. Tak. I nagle w nich jakiś szatan wstąpił. I eksplozja opowieści, jeden przez drugiego. Tu dziadek, tu babka. Ja mówię, panowie, opanujcie się, bo nic nie zrobimy. To dyscyplina musi. Ja muszę was przepytać, ale pytam i krótko odpowiadacie. Pytam, krótko odpowiadacie, bo inaczej nie jest. Kawa, herbata, siedźcie tu i wyciągam tak te zdjęcia, opisujemy. W momencie wyciągam zdjęcie, my, kto tu jest? A on mówi, widzi pan, tu jest Birger Ruud. Znam historię sportu, a zaraz o niej miałem. Birger Ruud to był wielki skoczek norweski, taki małyż tamtych czasów, mistrz olimpijski, mistrz świata. Ja mówię, Birger Ruud, a co tu? A widzi pan tego tutaj Andrzeja Rusinka, tu stoi, trzyma mu narty, 8 lat, to jestem ja. Andrzej Rusinek, trzymam narty Birgerowi Ruudowi. I w mojej książce Andrzej Rusinek wszedł do historii jako trzymający narty Birgerowi Ruudowi. Wszedł do historii. A równocześnie dla mnie jest pretekst, że taka Worochta to nie była pipiduwa, skoro tam przyjeżdżał i skakał Birger Ruud i cała historia tej skoczni, kto tam przyjeżdżał i dramatu ludzi, bo na przykład na tym zakończę, że Ewa Michalewicz, która była pierwszą mistrzynią Polski w skokach narciarskich, piękna Polka, piękna, cudowna Polka, germanistka po Uniwersytecie Wiedeńskim, miała matkę Niemkę, była nie tylko narciarką, bo była też lekkoatletką, powszechnie znana w przedwojennej Polsce. Dzisiaj nie znajdziecie ją w żadnej enclopedii. W ogóle nie istnieje. Dlaczego? 39 rok do Zakopanego, gdzie mieszkała, wchodzą Niemcy i ona podpisuje Reichslistę. Uznaje się za Niemkę. Znam perfekt niemiecki, matkę miałem, jestem Niemką. 45 rok, Niemcy uciekają z Zakopanego i nagle Ewa Michalewicz rozpływa. Nie wiemy, co się stało. Żeby napisać, pojechałem do Zakopanego, do kustosza Muzeum Tatrzańskiego. Pytam się, panie kustoszu, co się stało z Ewą? Mówi, nie wiem. Nagle albo ją ktoś zabił, albo gdzieś uciekła, schowała się. Oto historia człowieka, dramatu. Ja w książce pokazuję zdjęcie. Piękna dziewczyna. Dramat wyboru, dramat wojny, dramat czasów. To jest powikłana historia. I jedna rzecz, którą chcę powiedzieć jeszcze. W tych rzeczach, które piszę, pokazuje eleganckie zdjęcia. Elegancja II Rzeczypospolitej. I robię to w kontraście do tego, przepraszam za ostrego słowa, szmaciarstwa, to się pojawia dzisiaj w ubiorze Polaków. Kiedyś to zdjęcie, te zdjęcia, które mam, szło się do fotografa jak do świątyni, człowiek się specjalnie ubierał, kobiety specjalnie kapelusze, się czesały i tak dalej. Elegancja tamtej inteligencji, która dzisiaj została jakaś rozmieniona w sposobie bycia, w sposobie wyrażania się, elegancja, mówi się Francja, elegancja. Ona jak gdyby się łamie u nas. Jesteśmy pod wpływem bardzo takiej ostrej popkultury amerykańskiej, w zachowaniu, w luzie tak zwanym. To, co jest, myślę, jako inteligencja powinniśmy o tym myśleć i dbać. Byłem tutaj na premierze, proszę państwa, ważnego filmu Bogowie w Zabrzańskim Centrum. Zaprosiłem profesora Zembala, siedziałem. I jedną rzecz, którą zapamiętałem najbardziej z tego filmu, kiedy
Bo w tym filmie, jak powiecie, macie jako asystenci profesora Ligi są młodzi profesor Bochenek i profesor Zembala. I oni, pamiętam, wyszli przed ekranem i powiedzieli, proszę Państwa, no zobaczycie nas tutaj młodszych, 40 lat przed tym, czy 30 lat, młodych chłopców, zobaczcie, asystentów. Ale jedno chcę wam powiedzieć. Myśmy tak nie kleli, jak w tym filmie będziemy kleli. Coś się stało w obyczaju, nie? Coś się stało w obyczaju, że ludzie z klasą potrafią mówić strasznym językiem i nie wiedzą, że się deklasują przez to. Myślę, że trzeba o pewne standardy dbać i trzeba o tym myśleć. Ale to już jest temat na inne spotkanie, ale on jest ważny. On obowiązuje w tym życiu normalnym, żeby nie było takiej szarpaniny i takiej agresji, takiej zatomizowania ludzi. Drodzy Państwo, miło mi było, że mogłem tutaj wam to powiedzieć. W każdym razie, jeżeli możecie mi pomóc w pisaniu poszczególnych tekstów, to pamiętajcie o mnie, że zbieram zdjęcie dziadków, przodków, którzy stamtąd przyszli. Przed chwilą właśnie od pana doktora Dziedzica dostałem informację. Zbaraż. Będzie w Zbarażu, że dziedzicowie się wiedzą ze Zbaraża. A jeżeli ktoś by się na to... Zawsze mi wydawca mówi, musisz powiedzieć, że książki do dyspozycji, więc przywiozłem trochę po cenach hurtowych tych książek. Jeżeli ktoś z Państwa chce, to tam przy recepcji można o tych truskawcach, o tych kosowach, o tych niezwykłych sagach lekarskich, ludziach znaleźć w tych książkach i może ktoś z Państwa będzie miał satysfakcję przy jej przeczytaniu. Dziękuję Państwu za uwagę.